Halo, halo, cześć, dzień dobry, z tej strony Dozo, piwnicowy mafiozo. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jest godzina 14, jak to nagrywam. Wróciłem z roboty i się zorientowałem, że nie ma odcinka na dzisiaj, nie? Więc dzisiaj będzie odcinek troszeczkę krótszy. Mam nadzieję, że głosowo jest ok. Oczywiście zaczynamy tam, gdzie ostatnio żeśmy skończyli. Czyli Fara w więzieniu. Jeżeli ktoś nie wie, co to była za wstawka z piwnicowym mafiozo, to zapraszam na streama w niedzielę na 16:30, a może się coś takiego okaże. Wycelować kamieniem, no spoko. Gułag 2.0, rozumiem. Gdzie mam ci tym kamieniem wycelować? Pewnie mam wrócić tam gdzieś, okej. Okay. Tak mi się wydaje, że chyba mam wrócić. Elo. A właśnie. Dzień dobry. Dokładnie tak. I co? No i kurde, mam nadzieję, że nie jest za głośno gra, ani za cicho, ani nic. Mogę się tym wspiąć. Gdzie ty chcesz się wspinać, mordeczko? Powiedz mi. Tu gdzieś? Może? Tu jest wszystko pozamykane. Fajne masz to krzesło. Naprawdę podoba mi się to krzesło. Tu? Tak, chyba tu. Okej. Okay. Cycuś glancuś. Coś tu jest ciekawego. Czy mam się po prostu przeczołgać tędy? Spoko. Siema szczury. Także no, słuchajcie, streamy są jakby na bieżąco, filmy też, w miarę na bieżąco. Chyba się mam przestać ruszać. Nie. Okej, okay, lol, serio? Come on, guys. Nie ogarnęliście? Słabiaki jesteście. No i... Zapraszam, zapraszam, bo właśnie takie rzeczy się dzieją, że staje się piwnicowym mafiozo. A, no fajnie, ziomek. Aha! I co teraz? I co teraz? Zadźgaj go pięknie. Łyżką. Elegancko, Fara. Także bardzo polecam generalnie rzecz biorąc streamki. Polecam również serwer Discord i tak dalej. Siema mordo. Patrz, cichutko podchodzę do ciebie, cichutko. Dobra. Idę siostrę, rozumiem. Siema. Dobra, dobra, najpierw broń. Ale chyba nie ma nic. Także... No co, no kontynuujemy kampanię, jest fajnie, kurde bele. Ogólnie i morele. Zebraliśmy na alerty na streama, więc jeżeli ktoś nie wie, to niedługo pewnie pojawią się nowe alerty na streamie. Zobaczymy, jak będą wykonane. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie wszystko. Point and shoot. Aha. Okej. Okay. Wow, przeżyliście. Pamiętam, że ta misja była dość trudna, jeżeli chodzi o śmierci. Fajnie, gościa w ogóle nie widziałem. To Warzone 2.0, nie? Gdzie ty jesteś tutaj niby? Nie wiem. Ej, co jest, koleś? Dostałeś przecież mordo. Ordo. Dostałeś... Co jest? Tu tego gościa nie widzę. Chuj są, dobra, okej, okay, czaję. Okej, okay, nie ma problemu. Thank you, Karim. O, tam jest na końcu, dobra. Gicik. Kurde, no naprawdę nie mogę się doczekać tych alertów. Tylko trzeba znaleźć kogoś porządnego do tego. Nie no, sponio. Czas reakcji bota to jest jakieś 50 milisekund autentycznie. Komputer się nie pierdzieli w te klocki. Tutaj to w ogóle nie patrzyłem na gościa. Dobra, koleżanka sobie biegnie, spoko. Chyba clear. O, jakie ładne śmigła się nie ruszają. Ciekawe, czy to przez moje ustawienia, czy tak samo jak z włosami Alexa to wygląda. Bo jeżeli chodzi o włosy Alexa, to chyba nie jest to problem tylko u mnie. Bo ktoś tam
pisał wcześniej, że u niego jest to samo. O nie, widział mnie przez to. My bad, my bad. Okej, on się nie chowa, tylko się wcześniej schował z jakiegoś powodu. Spoko. No, to było trudne na doświadczonym. Zobaczymy, jak to będzie na realizmie. Nie, nie, nie odrzucaj, niech się sturla, bo zanim ty złapiesz ten granat i odrzucisz, to minie pół godziny i on zdąży wybuchnąć. On od mordo. Tam jest. Spoko mordo. Wow, 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 wow. Powaliło cię, gościu. Fajnie, że wy sobie stoicie i was snajper nie tyka, natomiast jak ja wychylę, to od razu mam w pierdziel. No, koleżanko, strzelaj se tam coś. Jak zwykle. Spoko. Ochroniłem cię, widzisz? Jaki ja dobry jestem. A ty zamiast się schować, stoisz na środku dalej. Przyjmujesz kulki jak gąbka. Nie ma sprawy. Jedna kulka wystrzelona, jeden przeładowany magazynek. Typowy gracz Call of Duty, to ja. Dzień dobry. No come on, kurna. To jest właśnie ta misja, cholera. Będę ginął pewnie tu jak widziałem cię. Dobra, to było głupie, co zrobiłem, chociaż... A nie, snajper mnie jeszcze widział. Dobra, to było bardzo głupie, co zrobiłem. Bob Marley, człowiek nie zdaje sobie sprawy, spoko. Być może sobie zdaje. Gdzie jest ten grenade launcher? Tam jest gość. Panie snajper, idź pan w cholerę, co? Wcześniej tu stałem i nie dostałem obrażeń. Co jest? Come on. Ale misja, nie? Przekichana. A ty tu żyjesz w ogóle? Siema, mordo. Gdyby tylko moje siostry cokolwiek robiły. Chociaż przyjmowały kulki na siebie. To już by dużo pomogło. Bo bym wiedział, gdzie te boty są. A tak to ja kurde nie wiem, gdzie oni są za bardzo. Jak tak zrobię, to mi snajper znowu. Spróbuję. A Glocka mam, a ty co miałeś? Co miałeś coś innego chyba, nie, kałacha też. Dobra. Myślałem, że granat gdzieś poleciał do mnie, tam co stoi, dobra. Spoko. Gdzie jesteś z tym grenade launcherem? Chyba dostał. Sprawdźmy. Snajper na pewno się na mnie patrzy. O, dostał, dobra. Dobra, elo, spadam stąd. Bardzo lubię, jak przyjeżdżają samochodami, bo ich łatwo można wybić wtedy. Myślę, że tam tylko po drugiej stronie samochodu zostali. Chyba, że się właśnie zatrzymają gdzieś, gdzie ich nie widzę. To jest problem. Fajnie, że snajper się chowa, jak do niego strzelam. No kurde! Halo, siostry, come on, żeby jedna chociaż strzelała. Jeden ogień zaporowy. Aj. Chciałem rzucić tak delikatnie od ziemi, żeby się odbił, poturlał tam do przodu. Kozak, świetna misja, no nie ma się gdzie ukryć. Boty oczywiście nic nie robią, jak to boty. Trzeba samemu wszystko zrobić, dokładnie tak. Dobra, snajper nie widział. Przynajmniej nie zdążył. O! Okej. Okay. Right. Ja nie wiem, czy to jest moja wina, że ja jestem za szybki, czy o co chodzi w ogóle. Znaczy, momentami pewnie tak, ale... Mordo, jakby we mnie celował, to myślę, że już by dawno strzelił. Nie, 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 schować się, schować, schować.
One stoją, w ogóle nie dostają od tego snajpera, nie? Cała kampania w kodzie. Skrót po prostu. Od lewej. Czterech stoi na ulicy, żaden nie celuje w snajpera i żaden mnie nie osłania, więc po prostu stoją na tej ulicy. Come on! Come on, girls! Za długo przytrzymałem. Nie, co jest? Halo! Nie może tak być. Usuń to. Usuń to. Dobra, teraz chyba dostali. Przeładowanie po rzuceniu granata, to też jest dobry pomysł. Dobra, schował się. Hello. Nie, strzelaj. Dzięki. Ciekawe, czy ma HDR-kę, czy AX-a, jak myślicie? Giń. Pewnie Dragunowa, bo tu ruski. Fuj. Właśnie, od lewej nikogo nie ma, bo przecież wy go nie zabijecie. No. Skąd? Zabiłem cię przed sekundą tam. Jeszcze grana. Dobra, widziałem go po lewej. Kosmicznie. Kosmicznie. W ogóle skąd wy się tam wzięliście? Przecież ja was tam powybijałem wszystkich. Skąd wy się tu wzięliście? Powiedzcie mi. Czy ja ich nie wybiłem? No najwidoczniej nie wybiłem, ale... Lol. No, widzieliście to? Ledwo co wychyliłem i dostałem od razu pocisk. Dobra, nie wiem, na razie ze snajperem poczekam. Mogę, nie wiem... Ciebie tak walnąć? To coś da, czy nie? Ło, to coś... To coś dał! Ja byłem przekonany, że to jest Call of Duty, a nie Battlefield i to nie ma żadnego znaczenia, czy ja w niego tam RPG-iem walnę, czy nie. A tu się okazuje co innego, że to trzeba było w ogóle chyba tak zrobić. O matko, jakie to by było łatwiejsze. O Jesus. Come on, czemu nikt mi nie powiedział, że mogę strzelić w niego RPG-iem? Znaczy ja wiem, że to jest proste i logiczne, ale... Ale wiecie, to w Battlefieldzie, nie? Gdzie masz... Gdzie jest niszczenie się ścian i tak dalej. A nie w kodzie, gdzie nie ma to żadnego znaczenia. Siema, młodzik. Spoko, młody Price. Fajna czapka. Widzę, że do kapelusza musisz dorosnąć jeszcze, kolego. O, sorry, mordo. My bad. Okej. Stajuję, bakuję. Hadir, Hadir. Siema, sister. Siema, brother, chyba powinienem powiedzieć. No, wszystko jedno. Hadir wygląda jak dziewczyna bez włosów. Dobrze, że Alex tak nie wygląda. Oj, sorki. Na sekundę. Tylko się upewniam, czy OBS nagrywa. Wybaczcie. Zakochała się od pierwszego wejrzenia. To na bank o to chodzi, w tych spojrzeniach. No, Price, jaki piękny. Żartuję. Teamed up,
kidnapped doesn't matter. He took the gas to Russia, John. Yeah, he did that with Akutama's help. Got the network and the manpower. How could you blame him, right? Unofficially, no. But this is bigger than Hadir now. We've got two options. Or we warn Moscow. Or we let Mother Russia have a taste of her own medicine. Not a lot of innocent people are gonna die. At the hands of a Western asset. Okay, so let's cut to the chase. What do you suggest? A business trip. Unsanctioned? Black. Who's your team? Some old comrades. And the sergeant? He's ready. I can get you in after that. You're on your own. Host nation weapons only. Leave it to me. I poznamy tutaj Nikolaja. It's a hell of a view, Nikolaj. Dokładnie tak. Capital before Moscow. The good old days. I got two on the door. More Alcatel inside. Vehicle in bed. Watch it. Good spot. Parking here sucks. Has the butcher in the yellow shirt? Bastard from the embassy. No gas. Enter. No Hadir. Dobrze, że koszulki nie zmienią. Tempting. Trochę śmierdzi pewnie, ale... The butcher gets us to Hadir. Or the gas attack goes off. Well, if that happens, then we're all fucked. Let's gear up. Get evil. Clock's ticking. This way. What's the time frame? Hours or less. You get the gear? Best I could do on a short notice. Suppressors, ammo, no flashbangs. Digielek. Pewnie, że digielka chcą. 40 cal hollow points. 150 grain. Your favorite. Your favorite. No ja już wziąłem. Już możemy iść. A, czwórka, sorry. Racja. Siema, Nikolaj. You'll have your chance. All right, but right now we need the butcher alive. Привет. Привет. Доброе утро. That's not bad. That's all I got. Pozdrawiam Rekinka i Waka, jeżeli oglądają. Wiedzą, o co chodzi. Wink, wink. We sweep the guards up so they can't alert the others. Then move in on the rear door. Dobra, strażnicy, potem tylnie drzwi. Prosto. Zapamiętam. Nie zapamiętam. Zapamiętam. Nie. Dobra, spoko. O, sorry, sorry. Ale co mam pokazać? O, sorry, nie chciałem tak. Butcher gets us to Hadir. We need him breathing until he does. This is retaliation. Today, the pain and suffering is not ours, but theirs. Huh? Butcher is running! No. It's no use to us dead. To on był. Ja myślałem, że go już wcześniej zabiłem przez przypadek, bo tak się ruszył i dostał chyba kulką. Okej, nieważne. To zabiję najpierw tego, potem tego i potem tego. A nie, jednego tego nie zabiłem, ale już zabiłem. AK? Może być, ale chyba wolę digielka na razie. O, tu jesteś. Z shotgunem. Groźny pan. A, nie, no spok... Okej. Alright. Okej. I don't mind. Teraz nie mogą mnie trafić. O, ty żyjesz tutaj. O, kumplu. Nie wiem, jakim cudem. Ale niechaj będzie. No, nie wiem, czy to będzie możliwe. O, masz MP7? Skąd? Dlaczego Ruscy mają MP7? Butcher, spokojnie, mordo. Trochę za szybko wstałem. My bad. Myślałem, że go zabił Price. Czemu ja polegam na botach? O co chodzi? Co jest ze mną nie tak? Czemu ja uważam, że ktoś mi tu pomoże w kampanii?
Czemu ja uważam, że ktoś mi jest w stanie pomóc tutaj w tej kampanii? No, chodź, chodź, chodź. Czy już? Ty kurde. Chłopie, jak ty nie dostajesz? Weź mi to wytłumacz. Mordo, a nie mogę mu w kolana strzelić? Trzymaj, dzieciak. Miałem zabijać dzieci, ale to się źle skończy. O, granat. A mogę mu odrzucić chyba, nie? Że to był Sentex. Tak, mogę mu odrzucić. Ej, wiecie co? Wczytam ostatni punkt. Bo chcę odrzucić ten granat. Tylko nie wiem za bardzo, gdzie miałbym go odrzucić. Bo jak wrzucę w okno, to go przecież zabiję. Nie wiem, czy się da, ale wydaje mi się to naprawdę legitną rzeczą właśnie, żeby odrzucić. Siema, dzieciak, siema. Dawaj, 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 odrzucamy, odrzucamy, odrzucamy. Nie, i tak umierają. Okej. Okay. Szkoda, w sumie to by było ciekawe. Raczej to nie jest karetka, czy jest? O, sorry, klawiaturę uderzyłem. Myszką. Jak zwykle zresztą. O, wy tu jesteście jeszcze. Nie wybuchniesz, prawda? Dobra. Dobrze, że chłopak z RPG się waha, co zrobić. Lol. Okej. Okay. Ścigamy cię, gnoju. Nie uciekniesz. Żółto koszulkowcu. Nick, he's cutting through the cafe, Riverside. South, where are you? Inbound, Captain. Watch for reinforcements. Where the hell are they coming from? Wątpię, że go Price zabił, ale wątpię też, że ja go zabił. O, sorry. Oj, 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 oj. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Rzeźnik zaraz ucieknie. No, to ma problem w takim razie. Nie, 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 nie jest. Już go biegłem. Już biegłem. Ej, Price, come on. To ty ustalasz reguły gry. Nawet nie wiedziałem, że on może uciec. Myślałem, że to jest tak oskryptowane, że nie może. Zapomniałem o was, ziomki, sorry. No dawaj, 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 celuj. Zaraz ci wyjdzie i tyle będzie, Gary. A nie gaz. Okej. Okay. Okej. Okay. Nagrywanie na szybko to chyba nie jest moja mocna strona. Jezus, ile razy można zginąć w jednej misji, co? W ogóle ja chyba wszystkich tam mogłem zabić, nie? To byli ogólnie żołnierze. Lol. Dobra, Butcher, spoko. A jak się prześlizgnę od razu tu? O, świetnie. To był dobry pomysł. A ty sobie gin. Mordo, morder. Dzięki, Price. Dzięki, że mnie zabiłeś, Price. Od pleców w ogóle, skąd się tam wziął? Nawet Price potwierdził, że już dobra, git, lecimy. Ja pierdziu. No dawaj, celu, celu. No tu rzeczywiście jeszcze jeden wyszedł. Gdzieś ty był, chłopie, jak ja cię ominąłem? O-o. Nikolaj, gracy. No? I don't think so, mate. Ah, small problem. What? Engine is a little bit cranky. Cranky. A little bit cranky today. He says.
That's very not good. I say. Yes or no? No i co ja mam ci zrobić z tym? Jegor? Dzień dobry, Jegor. You can't hurt me, you weak piece of shit. But you, Captain. Oh, you can do better than that. You think I forgot your face, SAS? Huh? Or you, Sergeant? Can you go ahead and again, prank. Sergeant? We need to break this bastard, Captain. We're about to. Nikolai, where's the package? Pulling in now, Captain. Okay. Go to Nikolai, you get a package, you come back here. Run. Okej, okay, ale co to za przesyłka, to dowiemy się w następnym odcinku. Tymczasem wam pięknie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, mimo moich wielu śmierci, ale umówmy się, że to wina botów. Prawda? Możemy się tak umówić? Dzięki wielkie, trzymajcie się i dozo.